No i dobra, lecimy. Witam wszystkich serdecznie z tej strony i z kanałem StarCraft. Po lewej stronie jest Nergio, po prawej stronie natomiast jest jego przeciwnik Protoss. Jego przeciwnik Protoss, który się nazywa Ariu. Niestety nie wiem. It's mech, it's you. Nie wiem, o co chodzi tutaj naprawdę. Się zdziwił zapewne trochę na kogo gracz. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie przyjęcam tego. Nie, okej. Okay. 40 minut przy odrobinie szczęścia. A dobra, bo ja też jestem na YouTube, to wszystko nagrywam swoją drogą. No i co my tutaj ciekawego zobaczymy ze strony tej Protossa, co jest bardzo ciekawe, nie będzie to Forge Fast Expand, gdyż no, oczywiście na dole nie ma Pylona, więc co, czyżby Forgatem chciał tutaj zagrać, zaszaleć trochę? Okej, dobra, tej Ariu sprawdzę, co się dzieje. Jest na dzień dobry gate. Może to być równie dobry też 3 gate center expand. Coraz rzadziej się to spotyka, ale również czasami wychodzi, jest gaz ze strony Nerchia, więc bardzo możliwe, że czyżby chciał, mógłby też spróbować Bane Busta jak w pierwszej grze, którą dzisiaj streamowałem. Zaszalał tymi Bane'ami, rozwalił przeciwnika, niczym się nie przejmował. No ale tutaj no ciekawe to jest, ciekawie też tak zaczyna. Już zobaczył Nerchio, co się dzieje i pewnie się uśmiecha, bo zwykle Zerki, który widzi, że Protoss nie stawia expa, jest zadowolony, bo może w spokoju zekspować, jednego expa postawić, dostawić spiny, Forgate'a na 100% wybroni. Tu była jeszcze próba ubicia tej szpiegującej drony mimo wszystko, no i cały czas jest te wydobycie gazu, jeszcze setki nie ma, żeby może było speed dać. Mamy Cybernetic Core, czy jest drugi gaz? Tak, jest drugi gaz, to może być 3 gate center expand, może być jeszcze 1 gate center expand, to jest półfinał, jeżeli się nie mylę. Dobrze mówię? Dobrze. To jest półfinał? Tak, półfinał do dwóch wygranych. Finał, co ciekawe, też jest do dwóch wygranych. No i pierwsze linii to już Nerchia biegną do góry. Czwórka będzie tutaj próbowała coś lekko poharasować, trochę porysować lakier na tych gate'ach. W międzyczasie powinniśmy widzieć za chwilę ekspansję. Jest, tak, 300 minerałów będzie i zobaczymy tego expa, więc tutaj Polak spokojnie będzie do przodu z ekonomią, nie musi się niczym przejmować, jeżeli przeciwnik będzie chciał zrobić tego, tą expę, jest też właśnie centry, to może mieć z tym problemy, bo lingi na speedzie mimo no, są bardzo denerwujące, jak to się próbuje zrobić expę, nie jest zbyt łatwo, no trzeba mieć dobry timing, prawie trzeba mieć trochę szczęścia, żeby wejść w tym momencie, w którym zerk nie zeskautuje nas. To jest właśnie bardzo ważne. Z tyłu kolejny gateway postawiony. Widzimy, że takie są pylony poustawiane. Na wszelki wypadek, żeby gdzieś tutaj Nidus Network, Nidus Worm nam nie wyskoczył. Bo to dopiero byłaby lipa przegrać przez Nidusa, chociaż on już jest ekstremalnie rzadki tak naprawdę. Queens szedł sobie grzecznie na dół, kolejny powinien zaraz tutaj wyskoczyć. I trzeba też pilnować probe, żeby ona nic nie wykombinowała. Byłoby dobrze, gdyby Nerchio zostawił sobie tutaj jednego linga, pilnował, patrzył, co się dzieje, ale on teraz chce szukać, czy gdzieś tutaj nie ma proxy pylonów, bo zawsze jest to niebezpieczeństwo. O proszę bardzo, jednak nie, jednak mamy Stargate'a, więc Ariu będzie chciał grać Olina z jednej bazy tak naprawdę. Na tym to się chyba zakończy. Ciekawe, czy Polak da radę się wybronić. Nie, kiedy ostatnio Polak padł na jakiegoś Ciza, nie jestem w 100% akurat pewny. Nie widziałem, no ale to nie będzie cisnąć, będzie taki all-in z jednej bazy najprawdopodobniej, czy będzie, jest próba ekspansji. No, z drugiej strony też Stargate jest o tyle fajny, gdyż jeden Void, no i przegania wszelkiego rodzaju roach, jeżeli Polak będzie chciał tutaj znieść ekspansję, stracić całą swoją armię, niekoniecznie może mu się to opłacać, więc to jednak o Phoenix, więc to jeszcze jest ciekawe. To naprawdę może być jeszcze ciekawa zagrywka. Powiem szczerze, nie widziałem takiego otwarcia jeszcze u Protossa, nie widziałem czegoś takiego, chyba powinien więcej replayów pooglądać, Nerchio się uśmiecha, jest zadowolony, jeden się śmieje, ja bym też coś napisał, a też napiszę, jak oni, to ja też.
Staroszkolna ekspansja. No to jest trochę tak staroszkolne, ale. Ale właśnie są Feniksy, które nie są już staroszkolne, zwykle zwycięzcy tutaj nie widujemy. No i będą mogły poharasować, będą Overlordy ganiały. Trochę ich tutaj jest, no ale jak podleci wszystko tutaj pod Queeny, to już będzie po zabawie. Nie ma za to, z tego co widzę, jednego z, nawet jednego z Porcrawlera, bo nie ma jeszcze Evolution Chamber. Tego brakuje mi tutaj mimo wszystko 12 lingów, no i będzie chciał tutaj Polak się przebić. Roach'e. No i dobra, w tym momencie leci tymi Feniksami, coś tu będzie chciał pokombinować. Nerchio też z old school, no to bawimy się w old schoolem. Leci teraz. Czy da radę się tutaj przebić? No dużo, ojojoj, to może być dużo szkód narobionych. Tak naprawdę Forge za chwilę zostanie zniszczony. Lingi próbują się wbić do środka. Nie dały radę naokoło. Byłoby dobrze, jakby przebiegał. Tu jeszcze jeden Force Field. Pięknie by tą armię złapał. No i teraz Roach'e próbują się przebić. Czy dadzą radę za chwilę? Gateway może być zaatakowany. Królowa jedna zaraz będzie podniesiona. Tu potrzeba trochę więcej. Zobaczyć, co się dzieje. No, zniszczyć tego gate'a. Nie podnosi. W końcu się zorientował i podniósł to, co trzeba. Ale Gate za chwilę wpadnie i Nerchio wbije się do środka bez większych problemów. Tutaj jest jeszcze oczywiście Force. Może spróbować pobiec tam na górę, czy pobiegnie, co się tutaj stanie. Uwaga, tych Feniksów jest coraz więcej. Jeden Void by się tutaj przydał. Lingi dostały się do środka, próbują rozwalać ekonomię. Czy da radę Polak tutaj, no z tą armią sobie nie poradzi, chociaż ma parę lingów. Czy one wystarczą? Ładnie to wygląda. No ekonomicznie Ariu może przegrywać. Te Feniksy blokują tutaj cały czas i są jednak dwa spory. Więc tyle jest dobrze, ładne mikro ze strony Polaka, staroszkolna gra. Tu jeden strzał na tego pylona! I udało się zniszczyć przynajmniej tyle. Co się stało z tymi lingami do końca nie wiem, ale widzimy, że coraz to więcej jednostek, tylko 21 harvesterów przeciwko 51. No to sami widzicie, jak to wygląda, z czego większość u Polaka to są harvestery, jak dokładnie widzicie. Czyli ekonomia, jeszcze raz ekonomia. 12 do 60, do 16. Jest już tutaj Evolution Chamber, jest kolejna makro, tym razem makro haczerka. No Polak jest bardzo mocno do przodu, tutaj nie ma co ukrywać tego wszystkiego. Może czuć się w miarę bezpiecznie. Jeszcze tutaj, o proszę bardzo, są podnoszone drony. Za chwilę spor się zakopie, całe szczęście, że on się zakopuje teraz tylko 6 sekund. No i jeszcze trochę źle postawiony, nie chroni całej tej linii wydobycia. Czyżby Lingi chciały się przebić? Najwidoczniej na to tam zmierzają. Haczerka zmieniana w Lair teraz. Podoba mi się, że jest to tutaj, bo tu jest ekstremalnie duża baza, trzeba uważać, bo jeden drop może... Jeden drop z... To zawsze słodko wygląda. Podnosić lingi. To już wygrać. Mas Feniksy kontra mas lingi. Jeszcze coś takiego wygrać. Chciałbym to zobaczyć. Chyba już jak dla zabawy to sobie podniósł tak na poważnie. No ogólnie się nie opłaca. Nie opłaca. Za dużo energii się traci na to. Jeszcze poluję na Overlordy, szczerze powiedziawszy, to mógłby ich tutaj trochę ubić. Raz, dwa, trzy, cztery. No, tu chciał zobaczyć, co się dzieje. I tutaj też może spróbować podejść. No niech poluje na te Overlordy, niech to będzie chociaż na A-Movie, bo na zwykłym Movie to się nie opłaci. Cztery Overlordy ubite, trochę się te Feniksy zwrócą, ale i tak straty były zbyt duże w ekonomii i przez to technologii również. Dopiero widzimy, że jest 13 minuta i jest Robotic Facility, nie będzie bezpośredniej kontry na te Roach'e. Mimo wszystko jeden Void tu byłby dobry właśnie na te Roach'e, które mogą się pojawić, zanim oczywiście pojawi się nam pierwszy Immortal. Ale pierwszy w tym momencie jest tak naprawdę Observer i będzie przechodził Ariu w Kolosy. Double Robotic, tu już możemy w takim wypadku zapomnieć o Stargate'cie, nie będzie nic z niego produkował. Co najwyżej może spróbować potem przejść w Mothershipa dzięki niemu. No tu brakuje czegoś, żeby pozbyć się tych denerwujących Feniksów. To jest zawsze jakieś tam ryzyko, kiedy się atakuje bez jednostek, które są w stanie atakować do góry. No to jest, no zawsze się coś nieprzyjemnego może zdarzyć, ale widzimy, że teraz różnice w supply'u olbrzymie, 150 prawie do 190. Tak trzeba by zaokrąglić. Teraz
O właśnie, to jeszcze biedne, dwa Fenix próbują podnosić, ale nie dają rady. No ta armia naprawdę jest duża, jednak tu trzeba spojrzeć na to, że jest dużo. Sentry Force Fieldy będą rzucane, jest tylko jednak jedno działo i teraz Lingi zostaną na dzień dobry złapane. Wychodzi, nie wiem czy jest dobry pomysł tak spróbować wyjść. Force Fieldy podzieliły armię, Lingi nie obiegają. Część się tam dostało, do środka trzeba zniszczyć tutaj Tylona, żeby móc się wbić. No i widzimy, że te Force Fieldy prawie nic nie zrobiły. Kolejna seria Force Fieldów tutaj będzie potrzebna, żeby zatrzymać tę armię, ale to nic nie da. Robotic Bay próbuje wyprodukować jednego Immortala. Nie jestem pewny, czy on cokolwiek da radę tutaj zrobić. Nie, to już drugi będzie. Najmówię, mógłby tak naprawdę Nerfio sobie teraz bezproblemowo przejść. No, musi trochę jednak uważać. No, prawie najmówię. Coraz więcej linków za upgrade'ami, 1-1 przeciwnik, nie ma u zerowa upgrade'a, już 2-2 jest w drodze. Jeszcze na tych pojedyncze pylony, tutaj proszę bardzo Arthasis pylon, jak ja to uwielbiam. No i znowu próba wbicia się do środka, przebiegają linki, udało im się dużej ilości dostać i właśnie one chyba powinny tak spróbować wbić się do bazy tak na poważnie. Skoro już tutaj były, mogły próbować, no proszę bardzo, Roach podnoszony, jeszcze tutaj próba jego zniszczenia i cały czas Nerchio napiera, cały czas wysyła armię. Widzimy, że Roachy nie mają upgrade'ów, no ale Roach Link radzą sobie bardzo ładnie. Immortale trzeba tutaj jak najszybciej zabić, bo one jednak swoje robią. Jeszcze dronki się dostały do środka, nawet jeżeli dałby radę się tutaj Protoss wybronić jakimś cudem, to nie da rady przed kolejną i kolejną falą. Ostatni tej postę na posterunku stoi Ariu, ale będzie 1-0 i to już nie ma przebacz, tu już się nic nie da z tym zrobić. 1-0 była w momencie, w którym te Feniksy 4 były wyprodukowane i one tak naprawdę mogły zapomnieć o czymkolwiek. Kolejne Immortale, one sobie nie radzą totalnie z Lingami, jest GG. Shakuras, a to nowina. O, jest Blaj. No i zaczynamy kolejny mecz. Po prawej stronie mamy Nerchia, po lewej stronie mamy Ariu. Ja nie wiem, czy Ariu nie jest z Litwy, ktoś na czacie coś mi powiedział. Aktualny wynik to jest 1-0 dla lepszego gracza, w tym momencie innymi słowy dla Polaka. Jeżeli na YouTubie to oglądacie i to był spoiler, to przepraszam Was najmocniej, ale obejrzyjcie wcześniejszy mecz. Naprawdę fajny, było taki staroszkolna obrona, staroszkolny atak i skończyło się jak to się skończyło. Także po prostu Polak jest o krok od finału, a w finale czeka na niego $75 na stop do wygrania. A zapewniony ma 50, bo jest w puli $150, więc
na mój gust troszeczkę inaczej, może bym tą pulę jakoś podzielił, nie wiem, żeby jednak za te pierwsze miejsce było trochę więcej, różnica między pierwszym a drugim więcej niż 50, więcej niż te $25, o tak powiem. Wtedy byłoby no, większe emocje na pewno, ale z drugiej strony mniej lepszych graczy mogłoby się, takich średnich graczy mogłoby się zapisać, bo by zobaczyło, że za drugie miejsce to nie warto, bo pierwsze i tak wygra Nerhio. Coś w tym stylu. Będzie Forge Fast Expand. Ariu powiedział, RF powiedzmy tak, powiedział w poprzednim meczu, że nie lubi tamtej mapy, zawsze ją wotuje. Teraz jakoś to nie wyszło, więc teraz może zobaczymy, jak mu to pójdzie. Forge Fast Expand to już jest nie staroszkolne, to już jest po prostu standardowe. No właśnie, Trigate Sentry Expand to jest takie bardzo oldschoolowe. Tego się już nie grywa, coś tam paranoid się smuci, tylko co? Za wczesny ten pylon, jak na mój gust, o wiele za wczesny, niepotrzebny z tego względu, że no nie miał i tak przecież Nerhio na to ani minerałów. Za wcześnie. To można było trochę lepiej spożytkować mimo wszystko, na przykład cokolwiek budując w tym momencie innego, a nie tego pylona. Trzeba było pilo... Cannon Rush. No dobra. Niech będzie Cannon Rush na... No dobra. Aż się powiem, że jestem w wielkim szoku, na laderze to widuję, ale tutaj nigdy. Tu nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nerhio może trochę za to zapłacić. Z tego względu, że jak podbiegnie, będzie ciut za późno. No i teraz się wycofał. I co on na to? Został przyblokowany w tym momencie. Jest haczerka budowana bezpośrednio u Nerhia, ale on tutaj nie będzie mógł przejść. Nie jestem pewny, czy te działo... Nie, no działo da radę trafić. Ale królowa wydaje mi się, że chyba też wyskoczy, chociaż nie jestem tego jeszcze w 100% pewny, czy królowa wyskoczy i creep posadzi, że nie będzie ekspansji. Co Polak nam tutaj wykombinuje teraz? Zapewne myśli, co by tutaj dalej robić i co by dalej kombinować. Zbiera na razie minerały, od wszystko co robi. Przepraszam, coś mi w gardle stanęło. Jednak ekspansja nie doczeka się. Nie zostanie wybudowana, nie będzie Queena, zostanie to zniszczona. To jest bardzo nerwujące, kiedy w takim momencie jest Queen, 10 linków się szykuje. No Polak będzie ekonomicznie opóźniony, przeciwnik w sumie z drugiej strony też troszeczkę. No ja bym się tego pozbył, udało się pozbyć. Jeszcze będzie tutaj krążył, żeby da radę wybudować, ale to byłoby śmieszne, jakby jeszcze raz postawił expa. A nie, nie dał rady, niestety. Już lepiej byłoby się tutaj ewakuować. 10 linków się zbiera i wpada do środka. To oczywiście fotokanon zostanie zniszczony. Bez dwóch tej zdań nie ma szans, żeby się przetrzymał. Ale Polak no, jest opóźniony, jeżeli chodzi o ekonomię. I to bardzo mocno zrobi double expanda teraz, bo innego wyjścia nie ma. Po prostu nie może sobie na to pozwolić, żeby być aż tak bardzo w plecy. A co robi nam tutaj Ariu? Dlaczego on nie stawia expa? Tego nie wiem. Będzie latał. Więc ten double expand może być... może się źle skończyć, bo Wojdy i Feniksy sobie podlecą. To dopiero może być niespodzianka. A tak naprawdę jeden Feniks, jeden Void, jeżeli są tylko dwa Queeny, do tego potem lecą cały czas Wojdy, to może być wygrana. To jest, może być instant win dla Protossa, jeżeli Zerg tego wcześniej nie sprawdzi. Okej, okay, dobra. Cybernetic Core... chwila, moment. Cybernetic Core już się kończy, jest ta expa. No będzie chciał harasować, zobaczymy. Co tu nam wyskoczy? Czy Phoenix, czy Void Ray? No aktualnie nic, bo nie było na to kasy. Jest pierwszy Void. Już tutaj leci na trzecią bazę. Bardzo dobra decyzja. Zanim te Queeny podejdą, to też może być tutaj za późno, zanim się uda przedostać. Widzimy, jak ten creep jest, ładnie, pięknie się rozprzestrzenia, a potem będzie oczywiście polowanie na overlordy. Ale ten overlord powie wszystko Polakowi, co powinien wiedzieć, że ktoś do nie... czy nie powie? Oj, różnie to może być, nie jestem pewny. Chyba minimalnie zauważy tego Voida, tak naprawdę, a poza tym mamy Linga, który wszystko zauważy. No właśnie, on wszystko... Przepraszam. Kłaczek, muszę się napić. Ku...
Queenów jest pod dostatkiem. Na razie jest trójka, to wystarczy. Na szczęście będą trzy ekspansje, więc trzy królowe, więc trzy Queeny sobie powinny z tym wszystkim poradzić. Do tego Ariu moim zdaniem powinien wysłać jednego zelota, żeby on tutaj tą królową parę razy walnął, uderzył. Nawet te 3-4 strzały byłyby bardzo ważne. Tym bardziej, że o tutaj właśnie już Lingi biegną sobie na dół trochę poharasować. Feniks niepotrzebnie poleciał tak szybko, powinien był on pilnować się Voidreya, a to nie było najmniejszego sensu, żeby poleciał i dostał darmowe 3 strzały. Kolejny Void w drodze, a tutaj Star Gateway, więc no jest w plecy tak naprawdę... Protoss, widzimy jak Polak przyszalał z taką ilością harwesterów, 53 harwestery w 10 minucie, przy czym był jeszcze kanon rush na jego bazę, do ilu? Do 27 jego przeciwnika, więc ten atak musi być bardzo opłacalny, jak najwięcej jednostek musi tak naprawdę zabić, żeby mu się to opłaciło. Już widzę, że królowe swoimi wielkimi zatkami się zbliżają, 6 jednostek zabitych, no z czego 2 to chyba były czyżby overlordy albo Lingi, coś w tym stylu. I ten jeden spor już się wybudował, cały czas Lingi pilnują tego, czy armia naziemna nie próbuje podejść. Jak spróbuje podejść, tak jak teraz, zostanie przechwycona. O, właśnie, złapać. Złapał. No i się nie ma czym martwić. Jeszcze 3 force fieldy rzucone, żeby się tutaj jakoś bronić, ale to i tak dużo nie da. Proszę bardzo, Lingi wbiegł do środka, żeby zeskautować. Scout jest równie ważny, da radę. Nie dał rady, ale co zobaczył? Zobaczył 3 gatesy, zobaczył kolejne Voidreye, zobaczył, że szykuje się atak. Czy policzył wszystkie harwestery? No nie jestem pewny, no ale na 28 probach to on nie da rady tutaj zbyt długo tego ataku pociągnąć. Tak naprawdę, ile ma gate'ów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć gate'ów, sześć. Sześć gate'ów, jeżeli będzie cały czas produkował Stargate, no zeloty i voidy w tym w drodze są spajne, są spory poustawiane, czy tylko ta obrona naziemna będzie gotowa. I najważniejsze, złapać, ubić probę, a potem ubić pylona. Lingi, właśnie to będzie ich główne zadanie, zniszczyć pylona, żeby tej armia nie mogła zbyt szybko podchodzić. Spor już przesiada, królowe podchodzą. Tu trzeba teraz atakować voidy jak najszybciej, jak na transfuzję jest. Spor już się pokazał. To będzie, powinna być bezpieczna wygrana Polaka. Da radę? Tak, oczywiście dał radę, ale uwaga, nowe zloty się zbliżają. To był jednak mały błąd, że podszedł tymi roachami. Powinien przesadzić sobie tą obronę, bo jeżeli przeciwnik będzie atakował tędy, co powinien robić, bo tu może wciągnąć zerga, no i force fieldami znowu przyblokować. No największy problem w tym momencie to są te roacze, te voidy, bo roacze nic tutaj nie mogą z tym zrobić. Queeny są, jest, jeszcze jeden jest w produkcji, przydałaby się transfuzja, nie ma energii na to. Sporecrawler nie jest zniszczony, więc voidy za chwilę zostaną zniszczone. A jak voidy popadają, no to jest GG, well played, Polak w finale. Zobaczymy, kto jest po drugiej stronie. Czeka nas jeszcze jeden półfinał. Co jest?